syn Krzysztofa Krewczyka, wyszedł na ulicę Łodzi. Śpiewał dla przechodniów hity swojego taty. Igor Krawczyk ma za sobą bardzo trudne chwile. Syn Krzysztofa Krewczyka do dzisiaj odczuwa skutki poważnego wypadku, do którego doszło blisko 33 lata temu. Schorowany mężczyzna w reportażu uwagi opowiedział o fatalnych warunkach, w jakich żyje. Mimo trudności, jakie los postawił na jego drodze, syn Krzysztofa Krewczyka nie rezygnuje ze swojej pasji, jaką jest śpiewanie. Ostatnio Krzysztof Junior wystąpił na ulicy Piotrowskiej w Łodzi. Zaśpiewał kilka największych hitów swojego zmarłego taty. Krzysztof Igor Krawczyk jest owocem drugiego małżeństwa Krzysztofa Krewczyka z wokalistką Haliną Żytkowiak. 47-letni dziś syn Krzysztofa i Haliny odziedziczył po rodzicach zamiłowanie do muzyki i talent do śpiewania. Ostatnio jednak syn Krzysztofa Krewczyka postanowił zbliżyć się do publiczności. W poniedziałek 16 maja wystąpił na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi i zaśpiewał dla przechodniów największe hity swojego zmarłego taty. Występy Krzysztofa Igora zarejestrowała jego przyjaciółka, a następnie publikowała na Facebooku. W komentarzach pojawiło się wiele komentarzy od osób, które chciały dodać wsparcia Igorowi. Mają nadzieję, że będzie szlifował swój talent i pomimo trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej nie zrezygnuje ze śpiewania. Od kilku tygodni w mediach bardzo głośno jest o skomplikowanych relacjach pomiędzy jedynym synem Krzysztofa Krewczyka a żoną piosenkarza. 12 maja w programie Uwaga na antenie TVN ukazała się pierwsza część reportażu, w którym syn zmarłego w święta wielkanocne artysty pokazał, w jakich warunkach mieszka. Opowiedział, jak wyglądały jego kontakty z tatą i z jakimi problemami się zmaga. Igor Krawczyk w styczniu, kiedy Uwaga TVN realizowała reportaż o nim, mówił, że ma tak ograniczony kontakt z ojcem, że nawet nie ma pojęcia, co ten wie na jego temat i czy zdaje sobie sprawę z warunków, w jakich żyje jego syn. Zdradził, że z ojcem widział się półtora roku wcześniej. Usilnie starał się porozmawiać z tatą chociaż przez telefon, niestety bezskutecznie. Nie ukrywa żalu i smutku z tego powodu. Krzysztof Cwynar również wspominał, że jeszcze jakiś czas temu syn piosenkarza mógł zadzwonić do ojca. Jednak od kilkunastu miesięcy miała mu to, zdaniem Cwynara, uniemożliwiać macocha. Bezpośrednio widziałem tatę ostatni raz półtora roku temu, a przez ostatnie miesiące kontaktu nie miałem w ogóle. On sam nie odbierał telefonu, zaś jego żona wprost mówiła, że nie mogę z nim rozmawiać. Mówił rozżalony Krzysztof Krewczyk Junior w Uwadze. Dziennikarze Uwagi dotarli do testamentu piosenkarza, z którego wynika, że cały swój majątek przepisał on żonie, a jego syn został w testamencie całkowicie pominięty. Adwokaci Krzysztofa Igora Krewczyka zapowiedzieli, że mimo tego będą walczyć w sądzie o zapewnienie mu godnego życia. 19 maja ma się odbyć rozprawa sądowa w sprawie spadku po Krzysztofie Krawczyku.